opowiem wam dzisiaj o moim rowerku, który ma 20 lat jakoś. Tutaj go postawię i wam zaraz opowiem, jak to wygląda. Czy jest w ogóle sens jeżdżenia na rowerze, który ma 20 lat? Zobaczcie, mój jest po lekkich przeróbkach. Jest to niby Scott USA. Po prostu ktoś nakleił tutaj takie naklejki. Ja, kupując ten rower, patrzyłem bardziej na jakie ma części. Tu jest z tyłu 7 rzędów. Z przodu były 3, ja zmieniłem na jeden blacik. Koła 26. Bez amortyzatora. Ze szczękami. I czy jest w ogóle sens jeżdżenia na takim rowerku? Moim zdaniem sens jest. Ja na przykład, gdy wsiadam na ten rowerek, czuję taką ulgę, że nie trzeba się napinać, nie trzeba po prostu szybko jechać, tylko po prostu się ma frajdę z jazdy, ponieważ ten rowerek kosztował tam kilkaset złotych, chyba 300, i po prostu gdy się coś rozwali w tym rowerku, czy coś się stanie, no to po prostu już koszty są znikome. Dodatkowo można tym rowerem jeździć po błocie, we wszystkich warunkach, i jest mała szansa, że coś się popsuje, no bo po prostu nie ma się co tu popsuć, jedynie linka może pęknąć. I właśnie moim zdaniem jeżdżenie na takich rowerkach jest bardzo fajne. Ma on no te 26 cali, tak? Stary rower, 20 lat około. Wszystko jest aluminiowe lub stalowe. Po prostu stara szkoła. Można się fajnie pobawić takim rowerem. Ja zawsze, gdy wsiadam na taki rower, bo to jest mój drugi taki już złomek oficjalny, no i się cieszę po prostu, że ten rower jedzie, że coś się dzieje. Tutaj nie ma żadnego amortyzatora, wszystkie dziury, każdą dziurę czuć, trzeba wszystko omijać, pracować całym ciałem. Moim zdaniem bardzo fajna zabawa. Dodatkowo nie jeżdżę w tym rowerku nawet na pedałach wpinanych. I naprawdę jest frajda. Sami widzieliście, jak tutaj zjeżdżałem z tej górki i podjeżdżałem pod nią, i po prostu jest frajda. Niestety pan GoPro się rozładował i lekki tutaj problem jest, ale na szczęście wziąłem stojaczek, coś tam kombinujemy z telefonem. Zaraz tutaj będzie zmrok akurat, ale jeszcze tutaj coś dla was nagram. Zaraz pojadę na taki dosyć techniczny zjazd, zobaczycie, jak to wygląda, jak wygląda jazda na takim rowerku. Zobaczcie, mamy jeden z bardziej wymagających zjazdów. Nie chodzi mi o tą kolejnę. Chodzi mi tutaj o zjazd z korzeniami. Zobaczcie, tutaj naprawdę może nie wygląda to na kamerze dosyć spektakularnie, ale jeżeli byście byli tutaj, ja tutaj się lekko ześlizguję, gdy schodzę, i tutaj naprawdę o, te półki, jak zaraz sami zobaczycie, są dosyć pokaźne tutaj. Naprawdę niektórzy boją się ten zjazd zjeżdżać. Ja tutaj gdzieś postawię telefon, staram się wam jakoś nagrać, jak mój rowerek zjeżdża, tak? Pojadę tutaj bez oszczędzania po tych największych dziurach. I no tutaj jest pion. Nie wiem, czy znajdę jakąś statystykę, jaki tu jest poziom nachylenia, ale zobaczcie to. O! No, powiem wam szczerze, na tym rowerze nie da się zjeżdżać takich trudnych tras, tym bardziej bez amortyzatora. Jak wjechałem tutaj sobie na moją traskę, tutaj kiedyś był fajny las, niestety wycięli go, ale na szczęście mój patyk, którego zawsze opieram tutaj o to drzewo, dalej pozostał, można oprzeć rowerek i zrobić tutaj zdjęcie. Naprawdę, kurczę, no na tym rowerku idzie się zmęczyć. Na tych przełożeniach, kurczę, jednak no trzeba trochę pojeździć, żeby
żeby się przyzwyczaić. Ale fajny, fan jest po prostu, nie? Te koła się ślizgają, bo tam dętki są, napompowałem dużo ciśnienia, żeby nie dobić nigdzie. No i po prostu te opony się ślizgają, nie mają trakcji, ale to jest właśnie fajne. Znasz, jaki spokój. Że spokój, no tutaj jest droga szybkiego ruchu, no ale jak się popatrzy w tą stronę, no to bardzo fajnie to wygląda. Jak się błyszczy. Tak, ja zawijam, odstawiam patyk, to miejsce. Zobaczcie, nawet jest dziurka. Stojaczek na patyk i na rower. Jak ktoś będzie, fajnie, jak ktoś sobie tutaj zdjątko zrobi z rowerem i oznaczy, będzie mi bardzo miło. A ja wsiadam na mojego rumpelka i lecę. Lecę przed siebie. Yo. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into the... Ja cię kręcę, żeby nagrać jedno ujęcie, to trzeba latać jak dziki. Się podjechałem w jedną... Tutaj ze stron coś górek. To jest taki po prostu stok w dół. Jest mi niezmiernie miło, bo widać, że tu są rozjeżdżone trasy. Tutaj kiedyś... kopałem tą trasę i tutaj widać, że ktoś je ujeżdża, te traski. Niezmiernie się cieszę, bo tutaj nawet sami możecie zacząć dopiero teraz. Te trasy są przejezdne, ponieważ normalnie jest tutaj piach. Nawet nie wiem, czy ktoś tutaj przypadkiem tych band nie poprawiał. Chyba nie, ale jak sami zobaczycie, no jest tu kilka takich fajnych bandek i jest mi miło, że coś w ogóle tutaj jeździ po moich trasach, jest to bardzo miłe. A ja zaraz wam tu gdzieś postawię telefonik i zobaczcie, jak moja bestia zjeżdża. Ja jeszcze aktualnie coś mi się tylny hamulec popsuł i jazda po takich stromych ściankach na tym rowerze to jest ten roller coaster. No a jeszcze tym rowerkiem, wiecie, se puknięcie o drzewko, nic się nie stanie. Fajna sprawa mieć taki rowerek do po prostu do takiego fanu z rowera. Teraz mnie czeka wspinaczka po tym. Nie wiem, czy na tych przełożeniach przypadkiem nie będę musiał z buta lecieć, ale zobaczymy. No niestety poległem. Tutaj jest taki zakręcik. O, jest taki zakręt z taką ścianką. No tutaj naprawdę w rzeczywistości to jest o tak. Ten poziom. No i muszę sobie podejść, bo tutaj naprawdę, no ten rower, jakby go stąd puścić, to on by leciał jak dziki. No niestety drepczę, ale fan tego po prostu, tego rowerka jest naprawdę, jedziesz. Przed chwilą jechałem przez jakiś patyk, tylne koło mi zaboksowało, ale udało mi się na tym właśnie podjeździe. No ale już tutaj zbyt duży pion. Aktualnie jeszcze nie mogę aż tak mocno, szybko jeździć. I naprawdę jest fajowo. Zaraz sobie polecę chyba takim singielkiem przyjemnym i powoli wracam do domu, bo już ściemnia się. Ja mam lampkę. Niestety ma tak z 30% baterii, co jest dosyć mało gościom na tą lampkę, więc no ale cieszy mnie to, że zobaczcie, tutaj moje traski są, ludzie po prostu korzystają z nich i są jednak widoczne.
Tak samo tutaj z jednym ze znajomych. Znaczy nie znaliśmy się, gdy on pomagał kopać moje traski. Na zawodach się poznaliśmy. I tutaj, jak sami zobaczycie, mamy rozwidlenie. Tutaj jest taka główna droga. A jak zobaczycie tu po prawej stronie, normalnie ścieżka wyjeżdżona. Jest to bardzo, bardzo miłe. Po prostu z innych osób strony, że jeżdżą, wyjeżdżają te trasy, bo wykopać grabiami czy łopatą to... O Jezu. Wykopać grabiami czy łopatą to jedno, ale później, żeby tą trasę wyjeździć, żeby nie było jakiejś dużej ilości dziur, to też to jest druga rzecz do sukcesu. Możemy się przejechać, nie wiem, jak z ręki tutaj będę nagrywał jeszcze na takim rowerku. Włączę szeroki kąt, żebyście widzieli w razie co. I tutaj naprawdę tutaj jest jedno z takich bardziej flowowych odcinków. No, znaczy ten odcinek nie ma nie wiadomo ile metrów. Ale chyba się nie da na tym rowerze z tymi przełożeniami. Jeszcze mam dwójeczkę wrzuconą. Zobaczcie, wyświetlacz. Ja mam w elektronicznych przerzutkach też wyświetlacz i naprawdę sprawdza się, widać kiedy, jaki masz bieg, czy możesz zaryzykować, czy nie. Kurde, no niestety na tak wąskiej kierownicy nie czuję się zbyt pewnie. Na szosie też zbyt często nie jeżdżę, nie mam szosy nawet, przełaja. No i tutaj jest taki fajny element, jest taka tutaj zjazd w lewo, w prawo, hopka, w lewo i w prawo. I tutaj, no kiedyś wam pokażę, jak będę zmieniu. Właśnie oto ta traska, fajna taka flowowa, się wydłużyła. Ktoś jeszcze dalej ją trochę rozkopał, wykopał. I naprawdę fajnie to wygląda, się cieszę. Jest normalnie płynnie przejezdna nawet na takim rowerku. A, co do tego rowerka, jak się na nim jeździ w ogóle? No to ogólnie, moim zdaniem, to jest zabawa, jest po prostu fajnie, bo czuję się, jakbym dopiero zaczynał jeździć na rowerze, bez tych wszystkich bajerów, jakichś liczników, bez amortyzatora, bez żadnych udziwnień, dodatków. Naprawdę mi się bardzo przyjemnie na tym jeździ. Jestem serio pod... No bo jestem po prostu, zawsze się mile zaskakuje, jak idę na ten rower, bo to jest taki powrót do korzeni. Opowiem, do czego ten rower się właśnie nadaje. Jeżeli ma on te 26 cali, jest stary, nie ma amortyzatora, ma tam jakieś przełożenia. Akurat to moje widzimisię, że on ma jeden blacik. Więc do czego się on w ogóle nadaje? Na pewno do jakiegoś dzikiego cross country się nie nadaje, no bo po prostu nie ma amortyzatora i na jakiejś trasie typu Puchar Polski, no to myślę, że nikt by nie przejechał wyścigu na takim rowerze, chyba że ktoś jest bardzo dobry, ale no nie wiem, no ja w sumie nie oceniam, ale powiedzmy, że byłoby na pewno ciężej niż na współczesnym, nie wiem, rowerze za 1000 zł z marketu. Na pewno nadaje się on do takich właśnie przejażdżek jak dzisiaj, że trochę szutry, trochę jakieś takie leśne dukty, kilka górek, ale nie za dużo, bo po prostu tych przełożeń nie starcza. Dodatkowo jakieś mocne enduro to też nie, no bo można po prostu sobie pokrzywić zęby, chyba że ktoś jest Gabrielem Wimberem i jeździ na gravelu po bikeparku, no ale to nie oceniam też w sumie. Ja bym na pewno nie dał rady, o tak, z moimi umiejętnościami. Co dalej? No to jest to taki rower typu, ja go w sumie kupiłem do dojazdów do szkoły czy do pracy, ale właśnie nada się na takie weekendowe przejażdżki, jakieś luźne. Coś takiego, nie wiem, żeby pojechać do sklepu też spoczko, no bo jednak taki rower kosztuje kilkaset złotych i jak ktoś wam ukradnie, to nie jest aż tak szkoda. No i można sobie też
właśnie przypomnieć, jak wyglądały początki. Chyba że ktoś zaczyna na przykład teraz jazdę, no to to z innej bajki. Ja zaczynałem na rowerku, co miał 24 cale, 3x6 przełożenia i się jeździło po jakichś trasach i było to bardzo fajne, więc no tyle, nie? Ja oceniam ten rower na 7/10, no jak gdyby miał amortyzator i może jakąś większą kasetę, no to to by był super, ale nie narzekam, no jest to na pewno niezawodny rower i ciężko, żeby się w nim coś popsuło. No i części są tanie, więc jest dużo plusów, minusów jest kilka, chyba że po prostu chyba żebym sobie go przerobił na jakiś no, współczesny napęd i ale to szkoda czasu na właśnie takiego złomka na fajne przejażdżki. Albo czekaj. Siemaneczko, zobaczcie. Super droga. Mega. Mega, a to rowerzyści psują lasy, co nie? Kurczę. Ja muszę na nogach zapierdzielać z rowerem pod pachą. Bo kurczę, komuś się zachciało znowu wycinki robić. Oni tu wycinki robią co chwilę. Masakra.